szczęść Boże i ratuj się kto może, kiedy zjednoczona łże prawica przywala Polskę kolejnymi kamieniami milowymi, implementuje normy eurokołchozowe. Postęp, do którego trzeba zaganiać kijem, to nie jest żaden postęp, to jest totalniactwo. I oczywiście, szanowni państwo, dobra to rzecz, że dostrzega władza problemy takie, jakie rodzą się w rozmaitych miejskich republikach deweloperów od Gdańska po Rzeszów. Jasna sprawa, że dobrze, żeby obywatele mogli nie tylko przypatrywać się bezradnie temu, jak się zagospodarowuje ich przestrzeń publiczną, jak się im po prostu urządza życie, ale żeby mogli też na to reagować i żeby mogli być u siebie na swoim, zwłaszcza jeśli w grę wchodzą prawa nabyte, takie jak prawo choćby do pejzażu za oknem, którym to pejzażem reklamował deweloper sprzedawane nieruchomości, sprzedawane mieszkania, po czym nagle okazuje się, że za tym oknem kuchennym o parę metrów wyrasta zaraz następna ściana. Więc jeśli planowanie przestrzenne ma położyć kres takim patologiom, to brawo. Ale nie wynika to z tekstu tej ustawy. Ten tekst ustawy dyscyplinować będzie raczej nie deweloperów i skorumpowanych przez nich polityków lokalnych, ale ma dyscyplinować obywateli, ponieważ nakaże samorządom. Do kiedy? Do 2025 roku. To już bardzo niedługo, szanowni państwo, wysilić się i kosztem nie wiem jakich innych tam zobowiązań, jakich innych ważnych planów, zadań, szykować te plany. No i tu już mamy bogatą tradycję planowania socjalistycznego w Europie. Wybitni działacze socjalistyczni, towarzysz Hitler miał 4-letnie plany, towarzysz Stalin miał 5-letnie plany. No i teraz eurokołchoz jako instytucja, jako superpaństwo, którego założyciele, tak się składa, jedni byli stalinowcami, drudzy byli hitlerowcami, nawiązuje do tej właśnie tradycji. Chętnie udzielę panu, panie pośle, korepetycji. Nie będzie to oczywiście bezpłatne, ale chętnie pana douczę. Tak jest, eurokołchoz ma za ojców założycieli hitlerowców i stalinowców. Ja też uważam, że to jest skandal, że państwo wszyscy wspólnie i w porozumieniu wprowadziliście nas do tego totalniackiego projektu. Ale takie są tego rezultaty. Dziękuję. Ciąg dalszy w pytaniu. Dziękuję bardzo, pani marszałek.